Dzień dobry, witam wszystkich widzów. 19 marca roku 2020 odpowiedzialnie uskuteczniamy akcję hashtag Zostań w domu. Zostań w domu. Dzień dobrowolnej, ale kwarantanny 6, czy to już 7 będzie? W piątek ogłoszono 6. Siedzimy odpowiedzialnie w domu, próbujemy, znaczy ja w takiej mojej ukróconej wersji, ponieważ dom, praca, ale nie rozpraszam się nic ponadto. Więc jak bushcraftowiec sobie może poradzić osoba przyzwyczajona szerzej do jakiejś aktywności większej, szczególnie weekendami, jak sobie może posiedzieć przy skręceniu tej aktywności? Mianowicie wynajdując w sobie nowe pasje, nowe predyspozycje. Ja u siebie wynalazłem nową predyspozycję, zanim jeszcze przejdziemy do tematu filmu. To nie byłbym sobą, jeżeli bym małego wprowadzenia zupełnie o innej rzeczy nie zrobił. Czyli ja przykładowo, czegoś mi tutaj brakuje, jako że znowu kręcę w pomieszczeniu. Brakuje nam tego na pewno pięknego otoczenia przyrody, że nie ma lasu, ale czy nie możemy sobie z tym jakoś poradzić? Oczywiście wy się pytacie, ja odpowiadam, możemy. Na jeden z wcześniejszych materiałów wprowadziłem, niejako przewidując sytuację, akcję Las Słoiku, czyli zabierz las ze sobą. Ja nie mogę być w lesie, więc las jest całe szczęście z nami. Proszę o... Mamy piękne okoliczności przyrody, w których ten materiał nakręcimy. Będzie dzięki temu fajnie zakryty mój konspekt, ponieważ jestem tak nieuporządkowany intelektualnie, że mógłbym mówić o wszystkim, niekoniecznie, niekoniecznie w temacie. Więc w dniu kwarantanny 4 i 5 przemówiła do mnie skóra. Kogo mam znajomych na Facebooku, to już widzieliście, że się pochwaliłem własnoręcznie wykonaną pierwszą skórzaną pochwą do noża, do mojej morki, ponieważ jak już nie raz mówiłem, uderzenia na noże nie mam, ale to akurat lubię, mora spełnia moje wymagania, więc tylko to badziewiackie plastikowe opakowanie z Julii, w którym się to kupiło, to nie spełnia jakichkolwiek estetycznych wymagań. Więc dostałem od kolegi z prasy kawałek skóry i pierwszy raz bezkosztowo, jeszcze bez narzędzi, zrobiłem sobie właśnie taką pochwę. Zastanawiałem się oczywiście, jak zawodowy youtuber, czy nie nakręcić od razu relacji, ale ciężko kręcić relacje z rzeczy, którą robicie pierwszy raz. I była bardzo duża, niezerowa szansa, że wszystko pójdzie w diabły, nie uda mi się zirytuję i walnę wszystko w kąt. I byłoby po materiale. Dlatego najpierw zobaczyłem, czy potrafię. Nie powiem, widziałem dużo bardziej wykonane artystycznie rzeczy, jak się ogląda coś na YouTubach, to w ogóle wygląda jak to, dobra, ja tu wrócę w domu, ja tu 20 minut machnę sam sobie coś takiego, ja coś takiego zrobię, bo mi to, no facet dobrze zrobił, 10 minut, mi to maksymalnie 20 zajmie. Więc nie, to nigdy tak nie wygląda, za cokolwiek się zabieramy, co wygląda ładnie na filmie, to trzeba docenić, że to są ludzie często, którzy naprawdę jest to ich pasja, poświęcają dużo czasu, robiąc takie małe dzieła sztuki. Ja wiem, ponieważ poświęciłem niemało czasu temu. Mnie się podoba, spełnia funkcję. Przede wszystkim się udało, nie rozlatuje się, jest, wydaje się, solidne. Podoba mi się. Jest to moje pierwsze i jestem z tego dumny. Co ponadto, dzień kwarantanny był chyba trzeci, jak wpadłem na pomysł. Też wpadłem na pomysł, jak byliśmy w piekiełku na spotkaniu właśnie z innymi znajomymi. To się okazało, jako że ja techniczny nie jestem, jak nóż się kupiło i po prostu czegoś nie robi, no to znaczy, że ten nóż nie służy do tego. I kolega, który widział, jak się męczyłem z krzesiwem, powiedział człowieku, po co ty się męczysz z tym jakimś tam blaszką i w ogóle, weź nóż tutaj z tego profilu, z grzbietu i pokazał, jaki on na swoim nożu, jakie snopy iskier ciągnęły z tego krzesiwa. No się okazało, że moja mora domyślnie czegoś takiego nie mogła robić, ponieważ grzbiet był lekko zaokrąglony, więc nie było kątów. Ale udając się do pracy, mam z kolei kolegę, który bardzo lubi w metalach robić i umie. Zeszlifował mi tą część kamieniem, dzięki temu mam tutaj grzbiet, ma mega fajne, ostre krawędzie i jest petarda. Teraz jak daję po swoim krzesiwie, to po prostu jest morze, ocean, deszcz, prysznic, iskier. I to był właśnie wynalazek dnia. Ale kwarantanny, akcja siedzi, hashtag siedzimy, zostań w domu, dzień trzeci. No ale żeby nie było, pora by wypadało przejść po tym krótkim wstępniaku do tytułu filmu. Zatem tak, to będzie niewielki materiał o niewielkiej rzeczy. Będzie to recenzja organizera z Decathlona, firmy, jak ja tu mam napisane sobie, żeby nie zapomnieć,
z firmy Solo Gnak, rozmiar M za 39,99. To jest bohater tego materiału. Materiał będzie tak o tym organizerze, jak i też to jest dobry moment i przyczynek, dlatego że tutaj siedzimy w pomieszczeniu w domu, żeby można pokazać sobie, nie rozsypując wszystkiego po lesie, zawartość mojego organizera EDC. Ja sam lubiłem i lubię patrzeć, co ludzie ciorają po kieszeniach, po plecakach, po organizerach, więc jest teraz okazja, żebym się pochwalił, jak moje takie EDC wygląda. Jednakże zanim przejdziemy do bezpośredniego opisu tego organizera, wypadałoby sobie powiedzieć może troszkę teorii, od definicji zacząć. Czym jest, co daje nam organizer? Czy to jest gadżet, czy ja jestem gadżeciarzem, czy nie jestem gadżeciarzem, zaopatrując się w takie rzeczy? Odpowiedź brzmi tak, że z jednej strony nie jestem gadżeciarzem pod kątem, że są rzeczy, które mi absolutnie nie robią. Jest mi dużo rzeczy, które mi absolutnie nie robi. Jeszcze więcej tych, które powinny mi robić. Ale jest jedna kategoria rzeczy, na którą po prostu mam tak silne uderzenie, że ja po prostu sobie to niedawno uświadomiłem, jak silne. Mianowicie jakiekolwiek systemy nośne, zasobniki. Jak się okazuje, właśnie teoria troszkę w dół, nie plecak, nie 90-litrowy, ale właśnie taki organizer. No po prostu odkryłem, że w sobie tutaj duszę gadżeciarza, że takie rzeczy, jak wszystkie rzeczy, w których można coś przenosić, to mi robi. Dlatego definicja, co nam daje organizer, dlaczego ja się umiem wytłumaczyć z tej manii merytorycznie, ją jakoś uargumentować. Mianowicie organizer daje nam możliwość przeniesienia pewnej ilości drobnych rzeczy w formie modułowej. Usilnie chciałem uniknąć słowa zorganizowanej o organizerze. W formie modułowej, co to oznacza? Mamy plecak, w którym mamy różne graty i w tym właśnie tą drobnicę. Chcemy ją zmienić, przykładowo wracam z lasu i ten plecak ustawiam w domu, biorę swoją torbę do pracy. No i tam są takie rzeczy, które zazwyczaj przekładałem z jednej torby do plecaka i z plecaka do torby, jak wracałem, niejednokrotnie gubiąc po drodze któryś z tych elementów właśnie tych drobnych. Dlatego forma modułowa umożliwia nie myślenie o każdej z małych rzeczy z osobna, o tym właśnie EDC, którym wiem, że zawsze chcę mieć przy sobie rzeczy komfortowo, bardziej czuję, jeżeli ono gdzieś tam pod ręką jest. W związku z tym to umożliwia nam odpięcie od plecaka, przerzucenie do torby. Jeżeli nie mamy torby, możemy to i nawet możemy nic nie wziąć, możemy sobie zapiąć to na pasku i zawsze te drobne rzeczy, których już doskonale zawartość znam, mam ze sobą. Nie będę się zastanawiał, czy zapalniczkę włożyłem do kieszeni po lewej, po prawej stronie, czy jest w jakimś innym schowanku plecaka, czy gdzieś indziej. Wiem, że te rzeczy są po prostu w tym megapaku. Nawet jak idę do Biedronki, mogę wyjąć ją z paska, wyjąć z torby taktycznej czy z plecaka wojskowego, wrzucić do torby z Biedronki i mam taktyczne EDC w siatce z rękawówce z Biedronki. Zawsze przy mnie wiem, jaki zespół rzeczy jest. Mój konspekt mówi, żeby zacząć technicznie, albo inaczej, merytorycznie, coś, żeby to było w temacie filmu, to przejdziemy do opisu zewnętrznego. Więc zaczniemy tutaj od przemierzenia fizycznego, o jakim rozmiarze w wypadku tego organizera mówimy. Będę go mierzył tak, jak jest zapakowany, ponieważ mierzenie rzeczy spłaszczonej, wyjętej, po prostu pustej ze sklepu wydaje mi się, że się mija z celem. Bardziej chcę, żeby było widać, jak faktycznie to wygląda, jak jest w miarę załadowane. Organizer ma 20 cm wysokości, długości, nie, no nazwijmy ten wymiar długością. Na 13 cm szerokości i jak jest wypchany, albo inaczej, na ile udało mi się go wypchać. Dobra, gdyby nie był wypchany, to na pozycji zamków, tak jakby nie chciało nic z niego uciekać, to by miał 7 cm wysokości, gdyby właśnie nie było tam za dużo rzeczy, tak jak ja to umiem i lubię napychać. Jeżeli mam go napchanego po brzegi i jeszcze nie pęka, to powiem Wam, że można uzyskać tutaj, napięcie rzędu wysokości 10 cm. Materiał, z którego jest wykonany, tutaj podaję, tak jak Decathlon to podaje u siebie na stronie,
Materiał to poliester 600 gram na metr kwadratowy, taka gęstość. Na stronie jest napisane, że jest on wodoodporny, powiedzmy, jednak ja wodoodporność tutaj do końca bym nie wierzył i nie reklamował go w ten sposób, ze względu na to po prostu, że zamek jest odsłonięty, więc on, ten materiał, albo inaczej, ten organizer, jeżeli idzie o ochronę zawartości, jest bryzgoszczelny. Takie fajne pojęcie, więc jest bryzgoszczelny, może mrzawkoszczelny, takie klimaty. W kolor, w jakich występuje, to mój ulubiony oliwkowy. Widziałem też w takim fotorealistycznym kamuflażu śliwskim bardziej, ale on mi nigdy do gustu jakoś nie przypadał. Punkt następny. System nośny. System nośny, no to nie jest plecak, ale jak wszystko, zawsze da się o coś zaczepić. To, że jak idziemy, możemy go poderwać. System nośny ma pętelkę. Ma taką pętelkę fajną, która się przydaje. I coś, co powoduje, że możemy go zaczepić do plecaka, do torby, na zewnątrz przytroczyć, bądź choćby do paska. Parciane taśmy. Widzę, że bardzo fajnie, porządnie jest to uszyte. Tu raczej nie ma mowy, żeby coś się stało. Które wchodzą takie fasteksowe zapięcia. W teorii wygląda to fajnie. W praktyce przy takiej bushcraftowej taktycznej polityce muszę zmartwić, że niestety te taśmy nie są kompatybilne z żadnymi turystycznymi systemami nośnymi, turystycznymi, takie jak US Army, Bundeswehr i Wojsko Polskie. Nie są zgodne z systemami ani PALS, ani systemem MOLE. W związku z tym, i to nie dlatego, że one są jakoś przepotężnie szerokie i one się w te paski nie mieszczą, w te otwory. Problemem tutaj są te zapinane klamry, ponieważ one są szersze niż właśnie system MOL, tak jak ja mam w swoim tutaj, przez przypadek, który sobie tak leży na planie obok plecaku. Ten system MOLE to jest, no kto się interesuje, ten wie, ale zakładam, że mogą być jakieś osoby nowe, które rozpoczynają tą przygodę, więc nie będę omijał jakichś podstawowych rzeczy. Więc system MOLE to nic innego niż taśmy o ustandaryzowanym prześwicie, do którego inne rzeczy, gadżety w tym systemie idealnie pasują. I tak jak mamy tutaj tych taśm, składa się cała ta ściana i cała ta ściana, jeszcze dodatkowo boki, można doczepić całkiem dużo fajnych ładownic, organizerów, apteczek, wszystkiego, co taki system posiada. Więc na siłę MOLA da się wepchnąć siłowo, później jest tylko problem z wypięciem tego, bo klamry zawsze będą wadziły. System nośny jest opisany, tutaj nic więcej nie ma. Spontanicznie przechodzimy do zawartości. Żeby dostać się do zawartości, to tak, organizer jest organizowany typu klapowo, otwiera się w ten sposób, a nie książkowo, w postaci, żeby się otwierał w ten sposób. Ja uważam to tutaj chyba za zaletę, że to się wygodniej korzysta. Tam jest drobna modyfikacja, którą ja sobie zamierzam zrobić w dniu kwarantanny akcji Zostań w domu 55. To dokona modyfikacji. Więc otwieramy sobie. Zamki są... Dynks. Wichajster albo dynks. Zamki są grube i dosyć porządnie wykonane, ponieważ są grube. Dynks chodzi z wyraźnym oporem. Dodali tutaj od siebie takie kawałki linki paracord, broń Boże, to nie jest jakiejś nylonowej linki. To ułatwia sprawę, to jest lepsze niż takie metalowe uszka. Więc z wyraźnym oporem otwieramy sobie taki organizer. Suwak! Przecież suwak! To się nazywa suwak, ja słyszałem już o suwakach. To jest suwak. I dzięki temu mamy pełny dostęp do wnętrza. Postanowiłem zrobić recenzję załadowanego, więc będę opowiadał o nim w formie wypakowując, jednocześnie pokazując, jak on jest skonstruowany. Po otworzeniu organizer widać, że składa się z dwóch części. Tej, która otworzyła się na tą stronę i tej, która się otworzyła na tą stronę. Ta część ma charakter taki komorowy, w której możemy napchać dużo rzeczy luzem, które nie wymagają bycia przytwierdzanym do jakiejkolwiek gumeczki, nie gumeczki. Tutaj mamy to ciutkę bardziej zorganizowane.
Więc zacznę od komory, żeby to upróżnić i żeby jak najszybciej pokazać dostęp do środka, jak to jest zbudowane w środku, jak to jest uszyte. No i dzielimy się, oczywiście się dzielę od razu w swoim EDC. Najmniejsza miniaturowa forma apteczki, jaką udało mi się skonstruować. W środku znajdują się tak podstawowe rzeczy jak plaster, kilka plastrów, bandaż i pod bandaż co dajemy? Gazę. I sterylna gaza, czyli obtarcie, delikatne skaleczenie. Jesteśmy w stanie sobie opatrzeć głębsze skaleczenie dzięki gazie i bandażowi też jesteśmy w stanie sobie nie wykrwawić tak od razu. Do tego zmieściłem jeszcze kilka soli fizjologicznych i to jest takie małe, ale teraz mamy miarkę, więc można zmierzyć. Więc taka mała zawartość 8 cm na 10 cm zawiera podstawę do opatrzeń ran. Ja może to będę tu odkładał. Z której strony będzie bardziej widoczne, że się odkładane rzeczy? Z tej strony? Czy z tej strony? U góry. U góry. Akcesoria, które podzieliłem w swoim EDC i filozofię, jaką mam w EDC, mam wypunktowane w konspekcie. Więc apteczka jako osobna rzecz, której nie musi być dużo, ale jest osobną rzeczą, która musi być. Następnie mamy takie działy jak światło, ogrzewanie, ogień. Czyli rzeczy związane ze światłem, ogrzewaniem, ogniem. Więc zaczynamy od ognia. Niech się pali. Lubię patrzeć, jak płonie. Podstawa, no to wiadomo, krzesiwo. I to jest właśnie to krzesiwo, gdzie ja myślałem, że coś z nim może jest nie do końca tak, dopóki nie przyjechałem właśnie wyostrzonym grzbietem noża i to dało nam prysznic iskier. Więc krzesiwo, forma wiadomo niezawodna, może być mokre, może wyczerpać w nim się gaz, dalej będzie działało. Do krzesiwa, jeżeli już nie mamy takiego parcia na zbieranie kory brzozowej, suszenie chubek czy oprawianie innego rodzaju rozpałek, najzwyklejsza, mogę to rozpakować, czemu nie? Robienie materiału czasami powoduje, że człowiek zapomina i ale to nie będę wam musiał pokazywać, wiecie o co chodzi, nie? Jak się już robi, to trzeba pokazywać. Taka do grilla, najzwyklejsza rozpałka, która bez kombinowania da nam ładnie rozpalić ognisko. Jeżeli byśmy byli w hotelu, zabrakłoby prądu i byśmy nie mogli też zrobić ogniska, ponieważ z jakiegoś powodu obsługa by powiedziała, nie wolno robić ognisk w pokojach. Wersja troszkę bardziej cywilizowana. Tutaj przechodzimy powoli w światełko. Tu dysponuję kandelkami. Kandelki mam 3, bo akurat taka ilość dała się tutaj wepchnąć tak, żeby nie zajmowała za dużo miejsca, ale żeby miał komfort, że nie jest ich za mało. Kandelek z IKEA pali się 4 godziny, więc paląc po jednym mamy 4 razy 3 godzin palenia się. Jeżeli podejdzie w tym hotelu do nas jakaś dama i zapyta się, czy mamy ogień, ponieważ chciałaby zapalić papierosa, w pierwszym odruchu pewnie wyjęlibyśmy krzesiwo i zrobili snop na twarz. Ale jeżeli ktoś się powstrzyma i będzie miał chwilę refleksji, będzie mógł wyjąć zapakowaną tutaj zapalniczkę. Więc zapalniczka jest. Tu jest wynalazek akcji Zostań w domu dzień pierwszy albo zerowy. To jest patent z YouTube'a. Tego nie będę odpakowywał, bo to zostało nie bez powodu w taśmę zawinięte. Wacik nasączony w stearynie ze świeczki. To jest tak naprawdę wkład. Jest mało świec, które są z urzędu sprzedawane. One są woskowe, bo to by w kosmos kosztowały. Parafinę można spotkać, ale z drugiej strony nie polecana do palenia w domu, ponieważ z parafiny wydzielają się opary. Stearyna jest na bazie naturalnej, pomimo chamskiej chemicznej nazwy, brzmiąco dziwnie, to jest materiałem opartym na naturalnych łojach i tak dalej, więc można palić w pomieszczeniach. Ten wacik zamoczony w stearynie wysechł, więc wygląda jak włochaty kandelek w środku. I dodatkowo mi tutaj Monika, bo to była właśnie jej akcja, zakleiła to taśmą klejącą, żeby było wodoodporne. Więc praktyka wygląda tak, że bierzemy nożyk, otwieramy to dwoma nacięciami, machacimy, palimy i to ładnie przez kilka dobrych minut płonie, z tego co patrzyliśmy.
Mam takie dwa, gdybym jeden, gdybym mógł jeden zgubić, a drugi popsuć, to mam takie dwa. Zostajemy w temacie oświetlenia. Baza oświetleniowa, czyli latarka. Latarka, którą bardzo lubię, ona ma regulowaną ogniskową. Dzięki temu możemy poświecić sobie dalej punktowo. Widać tą punktowność, albo bardziej do czytania, do czytania. Więc tutaj byśmy mieli dział oświetlenie zaliczony. Co jest dalej? Światło, ogrzewanie, ogień mamy, apteczkę mamy. Narzędzia i akcesoria. Nie pamiętam, co miałem na myśli, mówiąc, pisząc te rzeczy. Narzędziem na pewno będzie tutaj, to jest akurat podróbka Victorinoxa, gdzieś tam ją kiedyś dostaliśmy, ale jest nieźle wykonana, więc nie ma powodu, żeby leżała odłogiem w szafie. No, komplet narzędzi, które można znaleźć w tego typu wynalazkach. Chyba nie będę dokładniej opisywał, bo materiał będzie miał więcej niż 10 minut. Do tego. I to się przydaje, to się przydaje. Jesteście w tym hotelu i z jakiegoś powodu nie ma sztućców. Bardzo prawdopodobna sytuacja w restauracji pięciogwiazdkowej i wy się w tej restauracji umiecie poratować. Więc fajny chiński niezbędnik, ale on, jego forma przemyślenia daje naprawdę radę. Więc mamy przede wszystkim, to nie jest niezbędnik typu z jednej strony mam widelec, z drugiej strony nożyk. No i weź teraz zjedz i pokrój sobie kotleta w tym samym czasie. Nożyk osobno. Łyżka składająca się, oczywiście żart Janusza, z komory zupnej i części chwytnej, jest dwuczęściowa łyżka. Konkretny nożyk, to znaczy konkretny rozmiar, to jest totalna chińszczyzna i to po prostu ten plastik to aż boli jak się dotyka, jest tak słabo odlany. Służy nam od lat i polecam. Więc to jest ta część niezbędnikowa. W razie czego jesteśmy w stanie jeść jak ludzie, nawet w lesie nie będziemy musieli twarzy wkładać w ziemię, jeżeli będziemy chcieli odgryźć kawałek mięsa. Kawałek sznurka. Jak wspominałem już ostatnio, lepsze i fajniejsze są te, to znaczy lepsze, to jest takie głupie stwierdzenie. W mojej opinii bardziej przydatne jutowe sznurki z włókna naturalnego, ponieważ mogą służyć po zmechaseniu za rozpałkę. Węzły wykonywane na nich lepiej się trzymają, ponieważ struktura sznurka jest dosyć porowata. Te sztuczne, nylonowe się ślizgają, co na ostatnim było widać materiale z rozstawiania tarpa. Więc sznureczek musi być. Z narzędziowo-akcesoryjnych rzeczy. Jak jesteście w hotelu, możecie wynieść z hotelu więcej niż wspomnienia. To jest zestaw do szycia. Więc o ile wchodzicie do hotelu bez takiego czegoś, to pamiętajcie, że wracając do domu, żeby z takim czymś wyjść. Zestaw nici, guzik, agrafka i tam widzę chyba ze dwie szpileczki, igły. Szpilki. Nie, szpilki się bije. Igła. Z uchem jest igła. Z rzeczy narzędziowo-akcesoryjnych na pewno nie może nam zabraknąć czegoś takiego jak narzędzia do utrwalania swoich złotych myśli w momencie, gdy te myśli do głowy przyjdą. Długopis, podstawa, koniec tematu. Wodoodporny marker jest do tego, oprócz tego, że jest markerem, jest też nosicielem gumek recepturek oraz taśmy duct tape'a srebrnego, który jest na nią nawinięty. Tam z metra będę pewnie miał, wiadomo, 1000 zastosowań. No choćby przy przerwaną plandekę będzie można się w terenie szybko i fajnie poratować. To do czego tutaj... Dobra, jeszcze najpierw powyjmuję rzeczy i później pokażę, jak w środku jest ten organizer zorganizowany. No. Powiedziałem to w jednym zdaniu, pomimo że pilnowałem, żeby tego nie robić. Tak, patrzycie na to, co widzicie. Trytytki. Trytytki muszą być. Uznałem, że w razie końca świata... Oj, ups, to nie jest śmieszny temat na chwilę obecną. To nie jest śmieszny żart. W razie jakichkolwiek problemów trytytki potrafią uratować sytuację. Uznałem, że żeby uratować sytuację potrzeba 5 trytytek. 4 jest parzyście, zakładam, że ja jedną popsuję albo zgubię. Więc będą 4, ale mam 5. Przepraszam, 6 się znalazła.
Zmieściła się, no to dlaczego miałaby nie być? Jak widać, w takim organizerze bez problemu mieści się znana wszystkim folia ratunkowa, koc NRC. Nie, folia ratunkowa, no koc to byłoby przegięcie, to musiał mieć jakąkolwiek warstwę docieplającą w środku. Co można z tego zrobić? 100 razy było powiedziane gdzieś indziej, no ale powiedzmy jest to jakaś rodzaj przykrycia, troszkę schronienia. No folia NRC, no aż tak podstawowi chyba nie jesteśmy, mogę iść dalej. Gadżet z Decathlonu następny. To jest super sprawa. Ocieplacze. Mówi się, że do dłoni, jak one do tej pory mi ratowały skórę w pozasezonowych nocowaniach, to ja je wkładałem do skarpet i tam dawały radę. Ten podgrzewacz jest leciutki, wygląda jak torebka od herbaty. Ja go niestety nie mogę tutaj otworzyć, ponieważ on w reakcji z powietrzem natychmiast zaczyna się nagrzewać. Jest jednorazowy, ale się nie przejmujcie, ponieważ on grzeje 5, 6, nawet 7 godzin dawał radę w miesiącach późno jesiennych czy takiej ciepłej zimy. To jest petarda, coś takiego macie w skarpecie i noc macie przespaną na ciepło. Więc polecam bardzo zakup, sprzedają to w Decathlonie w 10 w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk i to kosztuje, żeby nie skłamać, 15 zł. Jest to coś awaryjnego, więc nie przejmujcie się jednorazowością, ponieważ mnie się zdarzyło 3-4 razy w ciągu roku obudzić, że jest dygot, chce się docieplić, więc takie opakowanie starczy przynajmniej na 2, nie powiem sezony, to starczy na 2 lata. Tak nam przynajmniej starczyło. Polecam te ocieplacze, to jest coś petarda, wynalazek jest po prostu stulecia. I tutaj mamy wszystko. Ważne rzeczy, gdziekolwiek idziemy, nie zostawiają, żebyśmy nie zostawiali po sobie jakiegoś tam syfu, nie syfu. Tego nie będę rozwijał. To jest mała, taka jednorazowa siateczka, którą można dostać za darmo, jak się kupuje banany, albo jabłka, albo chleb i sobie wsadzamy te rzeczy. Więc to mam zwinięte, bo mało miejsca zajmuje i chcę, żeby dalej mało zajmowało, więc taka siateczka jest wprowadzona do takiego rozmiaru i dzięki temu możemy coś ze sobą zabrać, co zostawiliśmy, jest usyfione i nie chcemy tego do organizera pakować. Żeby nie było, jestem przygotowany też na coś większego. Zwykły worek do śmieci. Każdy wypad kończy się wygenerowaniem jakiejś ilości śmieci. No nie oszukujmy się, zawsze coś będzie trzeba zabrać i nie będziemy tego chcieli właśnie takać po naszym super wypasionym sprzęcie w środku. Dobra, to nam przeszkadza, więc już powiem chusteczka, chusteczki. Chusteczki robią sobie też za taśmę życia, więc można wytrzeć nos, jak ma się katar. Można wytrzeć się z dołu i można wytrzeć się z góry. O, tak to nazwijmy. Torebka strunowa. Torebka strunowa dla mnie rzecz obowiązkowa. Dlaczego? Ponieważ możemy przy sobie mieć telefon, jakąś wrażliwą elektronikę, może zacząć padać i wiemy, że to nie jest wodoszczelne. Są rzeczy, które będziemy chcieli mieć tak naprawdę wodoszczelne. Większej wodoszczelności niż zwykła chamska folia nam nic nie zapewni, więc woreczek strunowy do zabezpieczenia dokumentów czy telefonu jak najbardziej niezbędny w takim organizerze. Spadło. Powoli zbliżamy się do końca. Wiemy, że sprzęty elektroniczne różnie reagują na temperaturę. Może dojść do tego, że nam się po prostu ta latarka szybko bardzo rozładuje w miesiącach zimowych. Dlatego nieodzownym jest posiadać zapas energii. W tym wypadku mam na 2 pełne naładowania i zostają 2 paluszki wolne na coś. 2 razy 4-pak małych baterii AAAA. I doszliśmy do końca. Koniec umożliwia nam pokazanie, jak zaprojektowano, z jaką myślą ten organizer. Więc jak widać, jak wspomniałem wcześniej, ta część jest bardziej do przyczepiania luźno latających rzeczy. Od spodu zaczynając mamy dużą gumę, że nam wejdzie coś dużego. Na dużej gumie po 2 sloty mniejsze, takie na długopis, żeby wcisnąć jakąś ostrzałkę do noża. Więc takich slotów mamy dużych 4, małych mamy tutaj 4 i takich jeszcze najmniejszych tutaj jest 6 na 2 dużych gumach. Do tego mamy przydziałkę, która umożliwi nam, wiem co widzieliście, ja tego nie wyjmowałem celowo, tam jest troszkę więcej tryty, tak zmieściło mi się tego odpowiednio więcej. Taką kieszeń, która nam odseparowuje rzeczy
od reszty tego pomieszczenia tutaj. Ta część, jak widać, jest dosyć, jest dużą komorą, w którą można włożyć to, co przed chwilą pokazałem. To jest moje EDC. Zawiera dwie bardzo duże gumy, w których można coś zamocować bardzo konkretnego, dużego i też nie będzie przemieszczało, co jest najfajniejsze. Pod komorą główną i tymi gumami znajduje się jedyna, ale jak fajna na dokumenty i naprawdę rzeczy, których absolutnie nie możemy zgubić, kieszeń na zamek. I tak wygląda ten organizer. Pusty. Jak dla mnie jest petarda, nie mam tematu. Ja wspominałem wcześniej o modyfikacji, jaką chcę zrobić. Ja chcę zrobić tutaj jakieś gumki, że w momencie, jak ja sobie to otworzę, on gdzieś jest do mnie przyczepiony, to żeby nie było całkowitego spadu i wypadu. Takie gumeczki, które by go po otworzeniu lekko przytrzymywały, żebym nie musiał drugą ręką kontrować. Więc taki jest pomysł na siedzę w domu dzień 55. No i tak. I to byłoby wszystko, jeżeli idzie o recenzję takiego organizera. Długo z nią czekałem i się okazało, że ze względu na sytuację, którą mamy, troszkę długo z tą recenzją czekałem. Jak wspomniałem, lubię kręcić materiały na zewnątrz, w pełnym oświetleniu słońcu, tam gdzie przyroda po prostu i nasze słoneczko pomaga, jeżeli idzie o oświetlenia. A głos nie jest niszczony tutaj przez fatalną akustykę ścian. Jakkolwiek sytuacja wygląda, jak wygląda, nie możemy też dać się do końca zwariować i trzeba te małe rzeczy, które lubimy robić, dalej uprawiać i pozostać sobą. Zatem dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że w troszkę pogodniejszych okolicznościach będziemy widzieli się następnym razem. A jeżeli nie będą pogodne, to ja dalej będę pogodny, więc i tak wkrótce coś wrzucę. Więc dziękuję za uwagę, zapraszam do zasubskrybowania kanału. Nie mogę się oswoić z tym stwierdzeniem. Dla mnie to jest dalej jakieś śmiesznie sztuczne. No ale żeby nie było, ostatnio poszło. Powiedziałem coś takiego, może przypadek, może nie przypadek, może czy materiał był ciekawy, ale przybyło was trochę i dla mnie to jest bardzo fajne, ponieważ nie mam dzięki temu nie mam absurdalnego wrażenia, że gadam sam do kamery. Wiem, że jesteście tam z tyłu żywi. I jest później okazja, bo już nieraz się zdarzyło, że możemy się faktycznie poznać i świat wirtualny generuje nam rzeczywistość, że wy jesteście tam i my się za jakiś czas będziemy widzieli, my się spotkamy. Więc do zobaczenia.